Jiro śni o sushi. Ten dokument pokazuje, jak skupiając się na jednej rzeczy, można osiągnąć tej rzeczy mistrzostwo. Większość swojego życia główny bohater skupiał się na tym, żeby udoskonalać swoją technikę przygotowania sushi i w wieku 85 lat dalej to tworzył, dalej miał swoją rutynę, codzienną rutynę. Zaczynał pracę bardzo wcześnie, kończył ją bardzo późno. Był wielu takich właśnie świrów, którzy tak obsesyjnie kochają swoje działania, swoją pracę, stale udoskonalają to rzemiosło, wprowadzają na jeszcze wyższy level. I to jest właśnie przykład tego, jak można wejść w jedną branżę, nauczyć się jednej umiejętności, przez lata takiego właśnie nieustępliwego działania, szlifowania tego diamentu, można stopniowo stać po prostu się mistrzem. W branży restauracyjnej, jeśli ktoś otrzymuje gwiazdkę Michelin, to znaczy, że osiągnął mistrzostwo. Ten gość otrzymał 3 dzięki jego determinacji, nieustępliwości, pracowitości i takim skupieniu się na jednej rzeczy.